Generalnie wyszło oświadczenie, o którym też jakby chciałem powiedzieć. Wiadomo, że większość pewnie już widziało. Na profil Fame MMA i profil High League weszło oświadczenie, które wrzuciliśmy wczoraj. Jak ktoś nie wie, no to serdecznie zapraszam na profile właśnie obu federacji, żeby dowiedzieć się więcej. A z mojej strony ja chcę tylko powiedzieć, że chodzi tutaj o taki, no razem z High League'em zbudowaliśmy pewnego rodzaju sojusz, który polega na tym, że osoby, które walczą w Prime od teraz mają dożywotni zakaz wbicia do High League, do Fame'u. Wiem jak to brzmi, brzmi to okropnie, aczkolwiek powodem tego jest to, że Prime nie szanuje założeń umów z zawodnikami i widziałem oświadczenie Prime'u, w którym napisali, że oni się zajebiście zachowują i że tam nie ma w ogóle żadnych problemów i że to my jesteśmy ci źli. To zrobili kartę Uno Reverse. Tak. A Obrócili. bagietka? Kurczę, no z O to bagietą. samo chciałem zapytać, O nie? bagietkę, Michael. Tak, o to, że w sensie jest, że od teraz, jeżeli teraz idę do Prime'u, idę do Prime'u, to już później nie będę mógł być w żadnym Tak, teoretycznie tak, ten, tak, tak, tak. czy O, ty jak chyba już. co Okej, zawalczył na czwartej gali, prawda? okay, Tak, dobra, tak, dobra. dobra. Czyli Dlaczego te to? wcześniejsze jeszcze git też Tak, dalej, tak. jasne, Prawo nie działa dobra. wstecz. My też nie chcemy jakby karać teraz wszystkich zawodników, którzy tam zawalczyli, bo to nie o to w tym chodzi. A co w przypadku ZUS-ie Popka? No, mają wybór. Okej. Ja wiem, jak to brzmi, bo to brzmi też jakbyśmy byli takimi, kurwa, stary, władcami, stary, wiesz, tej branży freakowej i No taki my, monopol tak, jakby ten. że chcemy zbudować monopol, że sojusz, tutaj dwie największe federacje, wymiany zawodnikami. Ja wiem, jak to brzmi. Tylko, drodzy widzowie, to nie jest do końca tak, jak wy myślicie, bo poza kulisami dużo rzeczy się dzieje i między innymi brak poszanowania umów naszych fejmowych albo tych highligowych. To jest to, co my zrobiliśmy, to jest odpowiedź na to, co się odpierdala po prostu na tym rynku. Nawet powiem ci tak, zastanawiam się kiedyś, bo chciałbym kiedyś przekazać widzom na przykład taką mocniejszą wiedzę o tym, co się dzieje. To są bardzo ciekawe rzeczy. Tam jest dużo takich, kurwa, elementów, które są naprawdę ostre. I myślałem o tym, żeby napisać o tym książkę, stary. W sensie, ja nie jestem jakimś super zajebistym pisarzem, więc zapewne Ghostwriter, to by no było tak. na zasadzie takiej, że ja dam taki mega gruby wywiad od początku tego wszystkiego, poopowiadam i ktoś tą książkę po prostu zleje tak, żeby ludzie mogli, wiesz, sobie komfortowo to czytać. Wiadomo, coś tam dodasz, a Tak? będzie 50. A, coś dodam, no tak. Ale myślałem o tym, bo tylko i wyłącznie w takiej fikcji literackiej mógłbym to na tyle ubrać, że nie miałbym takiego przypału, wiesz o co Jasne. chodzi, nie? I Aha. wiesz, i jakieś zbieżność osób i nazwisk i tak dalej, nie? Ale Aha, wiedzcie, czyli w ten że... sposób nie robiłbyś po prostu takiego, wiesz, zeznania, że a ten powiedział to Tak, i ten, tak. tylko po prostu wymyślałbyś No postać. tak, a ludzie Okej. by fajnie sobie, wiesz, Jasne, łapali dopasowywali to. Dobra. sylwetki, a jak ktoś by mnie wtedy pozwał, to ja bym powiedział, ale kurwa, gościu, przecież to jest o Krzysztofie tym i tym, nie? Wiem, że ty jesteś Krzysztofem T, nie? Marcinku, na Tak. przykład, wiesz. No. Myślę, że coś takiego może kiedyś zrobię. Sławek Peszko teraz wypuścił, widziałem książkę. O czym? O reprezentacji. O branży, co się odpierdala. I o reprezentacji.